Jeśli ktoś do nas powie, no me queda otra, no me queda otra, to co to znaczy? Nie zostaje mi inna? Ale co? Można tego użyć tak bez rzeczownika żadnego? No me queda otra po prostu, nie zostaje mi inna? No, a jeśli ktoś do nas powie, no me queda otra que cerrar el negocio, no me queda otra que cerrar el negocio, to co to znaczy? Nie zostaje mi inna niż zamknąć interes, niż zamknąć biznes? No ale nie zostaje mi inna co? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się zwrotem no me queda otra w języku hiszpańskim, który może być używany bez żadnego rzeczownika. Oczywiście po tych przykładach pewnie domyślacie się już, o jakie rzeczowniki tam w domyśle chodzi, co tam może się pojawić, i tym wszystkim zajmiemy się w tym odcinku. To wszystko sobie rozszyfrujemy i ułożymy sobie różne przykłady od najłatwiejszych po bardziej skomplikowane, dlatego zostańcie do końca, subskrybujcie również kanał, wchodźcie po obejrzeniu tego odcinka na Instagrama i na Facebooka, linki pod spodem znajdziecie w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Tak jak już mówiłem, pewnie się domyślacie, o co tutaj chodzi. Jeśli ktoś mówi no me queda otra, czyli nie zostaje mi inna, to ma na myśli no me queda otra opcjon, na przykład nie pozostaje mi inna opcja, no me queda otra solución, na przykład nie zostaje mi inne rozwiązanie, nie mam innego rozwiązania, nie pozostaje mi nic innego, otra salida, na przykład nie mam innego wyjścia, czyli po prostu używamy tego no me queda otra i tak jak mówię, bardzo często używa się tego bez niczego, bez dokańczania, bez dodawania tego rzeczownika, ale rozumie się, że nie mamy po prostu innego wyjścia, nie mamy innej opcji, nie mamy żadnej alternatywy, po prostu musimy zrobić to i zaakceptować rzeczywistość. W takich sytuacjach będziemy tego właśnie używać. O tym powiedzeniu już wspominałem już w innym odcinku o tirar palante, który bardzo często, ten zwrot tirar palante, czyli ciągnięcie naprzód, czy też kiedy musimy zaakceptować rzeczywistość i iść naprzód, bardzo często łączy się z tym właśnie no me queda otra. Oczywiście to me też się zmienia, co zobaczymy na przykładach, bo nie tylko mnie może nie pozostawać inne wyjście. Ogólnie możemy to dostosowywać do różnych osób. W każdym razie tak to właśnie wygląda, że bardzo często pomija się na końcu ten rzeczownik, ale rozumie się, o co chodzi. Jeśli chcemy ułożyć pełniejsze zdanie, tak jak ułożyliśmy na samym początku, możemy to oczywiście też zrobić, bo no me queda otra, no to jest po prostu takie powiedzenie, które tutaj się kończy i jeśli chcemy tak zrobić, też możemy. Możemy na przykład powód dać na początku i dalej podsumować no me queda otra. Możemy powiedzieć na przykład tengo que cerrar el negocio, no me queda otra. Tengo que cerrar el negocio, no me queda otra. Czyli muszę zamknąć biznes, muszę zamknąć interes, nie pozostaje mi inne wyjście, nie pozostaje mi inna opcja. Ale jeśli chcemy to odwrócić i powiedzieć no me queda otra que cerrar el negocio, no me queda otra que cerrar el negocio, też tak może być, po prostu układamy tutaj no me queda otra que i wtedy dopiero dajemy to, co musimy zrobić. Tak to właśnie wygląda, że może być i tak, i tak. Nie musimy dawać żadnego rzeczownika, możemy po prostu dać que i dalej kontynuować nasze zdanie. I kolejny przykład. No nos queda otra que aceptar la realidad. No nos queda otra que aceptar la realidad. Czyli nie pozostaje nam nic innego, nie pozostaje nam inna opcja niż zaakceptować rzeczywistość. Tutaj mamy nam, mamy nos i tak jak mówiłem, może się to zmieniać oczywiście, ale nadal nie musimy dawać tego rzeczownika, który oczywiście zostaje w domyśle. Tak to właśnie wygląda. Najczęściej, przypuszczam, obserwując język, że albo mówimy no me queda otra, albo no nos queda otra, w sensie, że albo mnie, albo nam nie zostaje inna opcja, nie pozostaje nic innego, ale jeśli komuś radzimy na przykład, no to też możemy to zastosować do tej osoby. Czy jeśli mówimy o osobach trzecich, też to może być, no ale naturalnie najczęściej będziemy mówić o sobie, czy też o nas. Tak to właśnie wygląda i zaraz ułożymy sobie kilka innych przykładów. Jeśli zwracamy się do kogoś bezpośrednio, możemy powiedzieć na przykład
parece que no te queda otra que asumir las consecuencias. Parece que no te queda otra que asumir las consekwencjas. Czyli wydaje się, wygląda na to, że nie pozostaje ci nic innego, nie masz innej opcji, jak przyjąć konsekwencje, jak zmierzyć się z konsekwencjami. To znaczy, że musisz to przyjąć na klatę, musisz zaakceptować rzeczywistość. Znowu te zdania oczywiście są dość podobne. Ktoś znajduje się w trudnej sytuacji i musi to zaakceptować. Tutaj mamy te oczywiście, bo mówimy do ciebie. I jak widzimy, znowu mamy ten łącznik ke, nie ma tutaj żadnego problemu. I zaraz kolejny przykład. I następny przykład. Tiene que dimitir, no le queda otra. Tiene que dimitir, no le queda otra. Czyli musi podać się do dymisji, musi zdymisjonować. Nie pozostaje jej albo jemu nic innego. Tutaj jak widzimy, mówimy o osobie trzeciej, więc używamy tego zaimka le. Są to te zaimki celownikowe. Tutaj właśnie w tym przypadku będzie tak samo jak i po polsku. My też po polsku mówimy, że komu czemu coś zostaje, czy też nie pozostaje. I tutaj też będzie le. No le queda otra. Jeśli mówimy o osobie trzeciej, oczywiście w liczbie pojedynczej, jeśli w liczbie mnogiej, no to les. Tutaj mamy to samo, że musi podać się do dymisji, tylko że daliśmy to na początku, a później podsumowaliśmy, że no le queda otra. Oczywiście można by to było przekombinować w inny sposób i powiedzieć, że no le queda otra que dimitir. Tutaj już nie ma żadnej różnicy, jak to zrobimy, to nie ma żadnego znaczenia. Tak to właśnie wygląda i za chwilę jeszcze jeden przykład. Jeśli mówimy o przeszłości, to najczęściej będziemy używać tego czasownika quedar w tym znaczeniu, w tym powiedzeniu no me queda otra, w czasie imperfecto, dlatego że to, że nie zostawało mi, nie pozostawało mi nic innego do zrobienia, będzie raczej tłem sytuacji, będzie tłem dla tego, co zrobiłem. Mogę powiedzieć na przykład tuve que hacerlo, tío, no me quedaba otra. Tuve que hacerlo, tío, no me quedaba otra. To znaczy, że musiałem, zmusiałem to zrobić. To znaczy, że to zrobiłem punktowo i tutaj używam czasu indefinido, tego prostego, tuve que hacerlo. No me quedaba otra jest wyjaśnieniem, jest taką jakby explicacją, jest określeniem okoliczności. To znaczy, że te okoliczności, że nie pozostawało mi inne wyjście, okalają to, że to zrobiłem, że to musiałem zrobić. Tak to właśnie wygląda w czasach przeszłych. Najczęściej właśnie będzie w użyciu czas imperfecto, jeśli chodzi o ten czasownik quedar, i będziemy tym wyjaśniać, że musieliśmy coś tam zrobić, bo nie mieliśmy innego wyjścia i ta rzecz, którą zrobiliśmy, najczęściej będzie właśnie w indefinido, chyba że mówimy o przeszłości bliskiej, no to wtedy będziemy używać czasu złożonego perfecto compuesto. I jeśli czasy przeszłe w języku hiszpańskim wam się mylą, to też w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych. Mam nadzieję, że on wam to wszystko rozjaśni. W każdym razie, wracając do tematu, jeśli chodzi o przeszłość, to to no me, czy le, czy te, czy nos, czy os, czy les, queda otra, właśnie tak działa w imperfecto w czasach przeszłych najczęściej. I jeszcze jeden nieco bardziej skomplikowany przykład. Aunque no os guste, tenéis que quedaros en casa, no os queda otra. Aunque no os guste, tenéis que quedaros en casa, no os queda otra. Czyli nawet jeśli wam się to nie podoba, nieważne czy wam się to podoba czy nie, musicie zostać w domu. Nie macie innego wyjścia. Tutaj zwracamy się do was, zwracamy się na wy, więc będzie tutaj to os. I mamy tutaj oración concesiva, czyli zdanie typu przyzwalającego, że nieważne czy to się dzieje czy nie, mamy tutaj też subjuntivo, nieważne to jest czy wam się to podoba czy nie, musicie zrobić i tak coś innego. Mamy tutaj też ciekawą sytuację, bo mamy czasownik quedarse, to znaczy, że tenéis que quedaros, musicie zostać w domu. Tutaj mamy różnicę pomiędzy tym zwrotnym i niezwrotnym zastosowaniem czasownika quedar. No os queda otra jest celownikowe, że wam nie zostaje, ale wy musicie quedaros en casa, czyli musicie zostać w domu. Tak to właśnie znaczenie się tutaj zmienia. I jeśli tego typu zdania sprawiają wam problem, to też znajdziecie w opisie pod spodem kurs o aunque i o podobnych zdaniach, o zdaniach typu przyzwalającego. Zresztą w e-booku o subjuntivo też jest cały rozdział właśnie o takich zdaniach. Tak to wygląda z tym powiedzeniem no me
czy te, czy le, queda otra w języku hiszpańskim. Tak to wygląda w czasach przeszłych, czy w bardziej skomplikowanych zdaniach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że był dla Was przydatny. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Ja na koniec pokażę Wam, gdzie nagrywam ten odcinek. Jestem pod hotelem Santa Catalina w Las Palmas de Gran Canaria. Tak to właśnie tutaj wygląda. Lubię tutaj nagrywać odcinki i jeśli mnie oglądacie, to zapewne o tym wiecie. No i cóż, pozdrawiam Was stąd bardzo serdecznie i ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Hablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo możecie mnie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i za obejrzenie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.